Słyszałem, że słyniesz z pewnego wyznawanego rodzaju wartości w biznesie. I tu najpierw chciałbym zadać pytanie, dlaczego wartości są ważne w biznesie? Co one właściwie dają tej firmie, tak? To też historia za tym stoi, wiesz, bo jak zakładałem firmę w tej chwili niecałe 10 lat temu, to myślałem sobie, że naprawdę pragnę, żeby ta firma przeżyła mnie, żeby zbudować coś trwałego, żeby zbudować jakąś organizację. Nie wiem, czy małą, czy dużą, ale żeby to istniało, żeby coś zostawić po sobie. Zawsze miałem taką potrzebę. To się nazywa potrzeba transcendencji, pozostawienia spuścizny po sobie. Nie wszyscy to mają. Okej, ja to szanuję, rozumiem. Natomiast ja to miałem i uświadomiłem sobie, też interesowałem się zarządzaniem strategicznym bardzo mocno. I generalnie wszystkie podręczniki zarządzania strategicznego mówią, firma musi mieć misję, wizję, wartości, tak? Tak. Sobie myślałem, dobra, skąd ja wezmę te wartości? I zdałem sobie sprawę, że te wartości są konieczne, żeby kreować kulturę organizacyjną, żeby ta firma coś z sobą reprezentowała, że dopiero wtedy faktycznie Będzie może ta ona treść taka, przetrwać, tak. nie? Bo to jest coś, co wtedy przekroczy mnie samego jako szefa, jako właściciela tej firmy, że wtedy ta organizacja zaistnieje. I na czym oparłeś, co stało się kręgosłupem firmy tymi wartościami? Co to jest? Także ja wówczas poszukiwałem i uświadomiłem sobie, że wszystkie wartości, które sam wprowadzę, no będą mniej lub bardziej trwałe, że one się mogą zmieniać, że to nie jest na tyle silny ten kręgosłup. No w końcu ja osobiście, tak, chociaż wiem, że każdy może mieć inaczej, ja osobiście odkryłem ten kręgosłup moralny w Piśmie Świętym, w wartościach chrześcijańskich. I faktycznie okazały się one trwałe, silne, co więcej skuteczne. Ja dzisiaj mówię, że jakbym tak miał spojrzeć na różne nauki biznesowe i wartości chrześcijańskie, to bym powiedział, że wartości chrześcijańskie są kluczem do biznesu jeszcze większym niż te wszystkie nauki typu marketing, zarządzanie, to wszystko, co znamy z podręczników. Chrześcijaństwo jest najskuteczniejszą nauką, jaką znam, jeśli chodzi o zarządzanie siebie i zarządzanie ludźmi. A mam pytanie, bo rozmawiamy o tych wartościach chrześcijańskich, ale czym one są? Jak one się, powiedzmy, manifestują w biznesie? Wow, to można by było bardzo długo mówić o tym. Natomiast, no to chociażby kwintesencja przywództwa, tak? Że kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. No więc, i tutaj jest to poparte doświadczeniami autorów świeckich, takich jak od dobrego do wielkiego, jeśli dobrze tłumaczę tytuł w tej chwili, From Good to Great bodajże, się to nazywa ta książka, gdzie też jest pokazany ten model przywództwa. Autor jest bodajże niewierzący, z tego co mi wiadomo, gdzie najwięksi przywódcy, jak pokazują badania na przestrzeni wielu lat, giełdy amerykańskie, największych spółek w Stanach, to tak, bardzo dobry przywódca, no to jest ten, który rozwija firmę, no to wydaje się, że to jest ten autokratyczny, silny, charyzmatyczny lider. Tak, szef taki przewodzący grupie. A się okazuje, jest piąty poziom przywództwa, gdzie ten lider jest sługą. I to opisał właśnie autor tej książki. Te spółki, tam jest parędziesiąt spółek, które na przestrzeni wielu lat najbardziej konsekwentnie się rozwijały i przewyższyły wszystkie inne. I każda z I nich co miała się okazało jedną właśnie? część wspólną, właśnie tego lidera piątego poziomu. Prezesem był lider piątego poziomu. To był człowiek skromny, pokorny, który poświęcał się i angażował się w taki sposób, że rezygnował z własnych korzyści dla dobra firmy i dla dobra pracowników. Czyli Czyli jest to jakbyś wartość chrześcijańska. podsumował, jakie znaczenie, bo tutaj w sumie mi też na to odpowiedziałeś, wyprzedzasz moje pytanie. Jakie znaczenie ma skoncentrowanie się na tym drugim człowieku? Czyli No więc właśnie to jest klucz. I znowu, jeśli mówimy o wartościach chrześcijańskich, to jest koncentrowanie się na drugiej osobie, nie tylko na własnym egoistycznym zysku. No więc jak spojrzymy na marketing, co to jest marketing? Definicja podręcznikowa. To jest orientacja firmy na rynek, na klientów, a nie na swój produkt, nie na siebie. No więc kiedy koncentruję się na ciebie, jako na mojego klienta, to myślę, co mogę zrobić, żeby tobie było lepiej. A kiedy tak będę myślał, to stworzę lepsze rozwiązanie dla kogo? Dla ciebie. A kiedy stworzę lepsze rozwiązanie dla ciebie z poszanowaniem moich potrzeb,
to wtedy ty będziesz bardziej chętny, żeby kupić u mnie niż u konkurencji. To jest znowu wartość chrześcijańska. A skoro będziesz bardziej chętny, żeby kupić u mnie, no to, to będę zwycięzcą rynkowym, będę liderem rynku, będę oferował lepsze rozwiązania. Co więcej, żeby stworzyć takie rozwiązanie, muszę poznać twoje potrzeby. Więc potrzebuję zadawać tobie pytanie, czego ty potrzebujesz, z czym ty masz wyzwania, z czym dzisiaj się mierzysz. Właśnie to, o czym mówisz, ja kiedyś miałem podobnego rodzaju przemyślenia, natomiast ja wyszedłem z trochę innego punktu, że mimo wszystko opierając się na pewnego rodzaju egoizmie, bo bądźmy szczerzy, powiedzmy, że z pewnego punktu chcę mieć coś dla siebie, ale żeby mieć coś dla siebie, muszę najpierw dać coś drugiej osobie. Tak. I jakby też im bardziej ja ją wesprę, im bardziej dam jej jakąś wartość od siebie, to do mnie to wróci spotęgowane w różnych sytuacjach, tak? W różnych sytuacjach w życiu. I właśnie, i to mnie zastanawia, wiem, że to może być dosyć złożone pytanie, natomiast w jaki sposób można wdrożyć taki sposób myślenia, tak? Powiedzmy, że no oglądałaby nas teraz osoba, która prowadzi firmę, tak? I dla niej to mogłyby być nowe rzeczy, lub może o nich miała wiedzę lub świadomość. Jak to wdrożyć? No, jak to wdrożyć? To trzeba przejść przez szereg szkoleń być może, ale taka pierwsza porada na początek, nie? Warto by było może zdemitologizować i biznes, i właśnie te wartości, o których mówimy, bo ludzie mają strasznie pokiełbaszone w głowie według mnie, to jeśli chodzi o te wartości. To znaczy ludziom się wydaje, co to są wartości, że na przykład wydaje im się, że jak chrześcijańskie wartości, to nie można sprzedawać drogich produktów, to musi być wszystko tanie, albo po kosztach, albo charytatywnie, albo najlepiej za darmo rozdawać. A to nie jest prawda, bo przede wszystkim należałoby otworzyć to Pismo Święte, zacząć czytać ze zrozumieniem, a nie wartości kulturowe przekładać, tylko te realnie chrześcijańskie. To jest to, o czym mówiłem, bo na przykład chrześcijańska wartość będzie przeciwna filozofii Chińczyków sprzedawania szajsu za niską cenę. Generalnie jak spojrzymy na takie autentycznie chrześcijańskie firmy, często właściciele tych firm sprzedają droższe produkty niż konkurencja, wyższej jakości, bo one lepiej rozwiązują problem czy wyzwanie klienta. Są lepszym rozwiązaniem dla klienta po prostu. Właśnie to, o czym mówisz, czy możesz powiedzieć, bo tutaj wspominałeś o Biblii, o Piśmie Świętym, gdzie i w jaki sposób jest opowiedziane o bogactwie? I pozwól, że jeszcze dodam jedną rzecz. Ponieważ wydaje mi się, że to zna większość chrześcijan niedzielnych, to znaczy, że nie wiem, może będę chyba potrzebował Twojej pomocy, bo nie pamiętam dokładnie, natomiast, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne tak. Niż... No to jest kolejny mit. Właśnie. Znaczy, w sensie nie mówię, ten cytat jest oczywiście zgodny z prawdą. Natomiast jest mit, że chrześcijanin nie może być zamożny. No właśnie, to się często pojawia. O tym Fabian Błaszkiewicz swego czasu popełnił taką płytę CD pod tytułem Błogosławiony Bogacz, która również dla mnie była jakąś inspiracją. Polecam to. Więc jest mit. Chrześcijanin nie może być bogaty. I to nie jest prawda, bo jak faktycznie przyjrzymy się, co mówi Pismo Święte, co mówi Jezus na temat bogactwa, to istotą rzeczy, co mówi Święty Jan od Krzyża też szczególnie na temat przywiązania do rzeczy ziemskich i pozostali tacy doktorzy Kościoła, tak, najwięksi autorzy chrześcijańscy, kluczem nie jest nieposiadanie niczego, kluczem jest nieprzywiązanie się do rzeczy ziemskich. Tutaj mamy takie cytaty jak nie pokładaj zaufania w stworzeniu, czyli nie pokładaj zaufania w drugim człowieku, czy nie przywiązuj nadmiernej nadziei do drugiego człowieka, bo to nie drugi człowiek jest twoim zbawicielem. Nie przywiązuj nadmiernego zaufania do bogactwa, bo to nie bogactwo cię zbawia. Nie bogactwo jest fundamentem twojego poczucia bezpieczeństwa, tylko fundamentem jest we wszystkim zawsze Bóg. Natomiast no, jeżeli na pierwszym miejscu jest Bóg, to reszta jest na swoim miejscu. Nie? Bodajże z Augustyna. Tak. Więc co się wtedy dzieje? Jeżeli Bóg jest realnie na pierwszym miejscu, nie popełniamy tego grzechu idolatrii, czyli bogactwo jest numer jeden, tak? To wtedy bogactwo schodzi gdzieś tam na swoje miejsce i staje się po prostu czynnikiem normalnym życia. Takim jak, że na przykład obżarstwo jest grzechem, ale musisz jeść, żeby żyć. Nie? Chyba, że odżywasz się światłem jak rosiny. Więc chciwość jest grzechem.
ale musisz zarabiać pieniądze, żeby żyć w tym świecie. Oczywiście. Tak? Bo manna nie spada z nieba. Nie będziesz jadł gołębi polował w mieście, strzelając do nich z łuku. Na rynku krakowskim. Tak, na rynku krakowskim. I piekł ich potem na śmietniku. Więc musisz zarabiać pieniądze. Więc teraz tak, Bóg nie powołuje nas do tego, żebyśmy byli byle jacy, żebyśmy byli leniwi, żebyśmy byli przeciętni, tylko jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy realizować swoje talenty, a nie zakopywać się, kolejna przypowieść, i mamy służyć ludziom, bo kochać bliźniego jak siebie samego i przywództwo. Tak. Więc jak to wszystko zbierzemy do kupy jako system, to mamy taki obraz, że prawdziwy chrześcijanin to jest lider, to jest przywódca, który służy innym z poszanowaniem siebie. Dąży do rozwoju, cały czas się rozwija. To, co robi, robi jak najlepiej. W rezultacie będzie zarabiał coraz większe pieniądze, jeśli robi to dobrze. Nie wolno się wypierać jakby tej dobrej zapłaty tak za swoją... I teraz tak, te pieniądze, które zarabia, nie są dla niego jakimś tam bożkiem, nie wiadomo czym, nie wiadomo jakim celem, tylko są zwykłym narzędziem, tak jak ta szklanka, tak? Więc mam pieniądze, więc teraz co z nimi robię? Inwestuję, żeby jeszcze lepiej służyć swoim klientom, żeby jeszcze lepsze rozwiązanie dla ciebie stworzyć, żeby zatrudnić pracownika, który będzie cię jeszcze lepiej obsługiwał, żeby zatrudnić inżynierów, aby rozwijać ten produkt, żeby dotrzeć do większej liczby klientów, żeby poszerzyć kanał dystrybucji, zainwestować w reklamę, żeby jeszcze więcej osób mogło skorzystać z tego wspaniałego rozwiązania, które mamy. Więc pieniądze staną się tylko narzędziem, które wykorzystuję, żeby jeszcze lepiej służyć rynkowi. Oczywiście będę żył z tego na normalnym, godnym poziomie. Do tego będę też działał charytatywnie, społecznie. Zresztą notabene firma chrześcijańska jest firmą prospołeczną. Jest angielskie takie wyrażenie social entrepreneur, czyli społeczny przedsiębiorca. Nie? Czyli... Który nie myśli tylko o swoim zysku, ale też o dobru innych ludzi.